Mikołaj Pisarski, Instytut Misesa. Zbliża się 6 grudnia i wielu z nas, szczególnie rodziców, pewnie zastanawia się, co kupić na prezent. Dla siebie, naszych dzieci, dzieci naszych znajomych. Tak się składa, że w Instytucie Misesa Mikołaja, poza tym, że mamy na co dzień, mieliśmy też wcześniej. Odebrałem paczkę, w której znajduje się coś ciekawego. Otwórzmy ją wspólnie. Wielu z Was, drodzy rodzice, prowadzi prawdopodobnie biznesy, działalność, w której na co dzień konkurujemy. Jak jednak wytłumaczyć to naszym dzieciom? Z odpowiedzią przychodzi wydana przez nas seria Bliźnięta Tatel. Tym razem Ethan i Emilia stają w obronie uczciwej konkurencji. W poprzednich seriach, które być może znają już Wasze dzieci, poznawali sposoby działania rynku, uczyli się o tym, czym jest prawo i wreszcie walczyli z potworem z wyspy Jekylla, który kradnie pieniądze każdemu z nas, zabierając je w ukrytym podatku, jakim jest inflacja. Tym razem Ethan i Emilia będą mieli naprawdę praktyczne zadania. Nie tylko staną w obronie małego biznesu, prowadzonej przez ich sąsiadkę firmy sprzedającej jedzenie z food trucka, ale także nauczą się podstaw czegoś jeszcze ważniejszego. Zrozumieją, że jeżeli przeciwko nam staje złe prawo, uchwalane przez nie do końca uczciwych urzędników, to tylko na nas spoczywa odpowiedzialność za to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i dać im odpór. Ethan i Emilia nauczą się z pomocą swojego taty podstaw tego, co być może w Polsce nie do końca kojarzy się dobrze, ale nazwalibyśmy lobbingiem politycznym. Pokażą, w jaki sposób my możemy wziąć odpowiedzialność za życie nas, naszych bliskich, naszej lokalnej społeczności i skutecznie przekonać decydentów, żeby pozbyli się złego prawa i pozwolili nam prowadzić swoją działalność uczciwie. Zachęcam do wizyty w naszym sklepie i sprawienia sobie tego prezentu, a także do tego, żeby pamiętać o naszych bliskich. Przecież każdy z nas chciałby konkurować uczciwie. Najwyższa pora, szczególnie w dobie pandemii, żebyśmy nauczyli o tym także nasze dzieci.